Wicewojewodą opolskim został Piotr Pośpiech, który do tej pory był sekretarzem w gminie Łubniany. Samorządowiec otrzymał na to stanowisko rekomendację Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nowy wicewojewoda zaznacza, że już zaczyna pracę na rzecz rozwoju regionu. Blisko 40 dni było mi dane czekać na tą chwilę, aż wesprze mnie ktoś na tym trudnym stanowisku. Wpłynęło pismo powołujące pana Piotra Pośpiecha z dniem 29 stycznia 2024 roku na stanowisko wicewojewody opolskiego, podpisane przez prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska. Mam nadzieję, panie wojewodo, że będziemy współpracować, pracować i służyć rozwojowi naszego województwa, że ta współpraca będzie harmonijna, że się będziemy uzupełniać. Tego sobie na pewno mieszkańcy naszego województwa życzą. Nasza praca wojewody i wicewojewody tu w regionie to jest zgodne z prawem umiejętnie wdrażanie polityki rządu, polityki Rady Ministrów. Będziemy się starali to robić. Wszystkie osoby w ramach koalicji 15 października powołane na stanowiska są zobowiązane do pracy i współpracy. Polityka jest w Sejmie, ta duża, i tej zasady zamierzam się trzymać.